Nasza brygada RR, grupa wolontariuszy, którzy pracują na naszej stacji. Pierwszy pojazd, drezyna motorowa. Jest to jeden z najmniejszych pojazdów używanych na naszej stacji. Głównie jest on wykorzystywany do przeprowadzania inspekcji tory, szczególnie po burzach, po ostrych wiatrach. Koledzy zabierają tą małą drezynkę, jadą na tory sprawdzać, czy nie ma jakichś wywróconych drzew, jeżeli są, to usuwają. Również przy pomocy tej drezyny dokonuje się inspekcji toru. Zawsze jedziemy twarzą do przodu i to jest chyba jedyny pojazd, gdzie nie obraca się maszynista, tylko obracamy całą drezynę przy użyciu lewarka. Jedna osoba jest w stanie tą drezynę obrócić o 180 stopni i pojechać w przeciwnym kierunku. Silnik, jest to silnik z motocykla, motocykl Mińsk. Bardzo dzielna maszyna, pomimo dużego nachylenia toru, pochyłości, jaką mamy stronę stanicy, świetnie sobie radzi, nawet z naszym kolegą, który siedzi z tyłu, jego również jest w stanie uwieźć. Do tego dochodzi piła, siekiery, także mała, ale bardzo dzielna maszyna. Możemy jechać? Czy jeszcze ktoś robi zdjęcia? Dziękuję bardzo. Tutaj, proszę Państwa, będziemy mieli małą niespodziankę. Znamy reklamę Wash and Go 2 w jednym. Tu niestety z przyczyn technicznych będziemy mieli również chyba dwie rzeczy w jednym, ale zaraz zobaczymy, bo nasza drezyna WMD, gdzie dzisiejszy dzień był jej inauguracją, jej pierwszy, że tak powiem, dziewiczy rejs i później już nam odmówiła coś, widzę, posłuszeństwa, ale już czekamy z niecierpliwością. Proszę Państwa, niestety, tak jak mówiłem, mamy Wash and Go, czyli dwie maszyny, ale całe szczęście, że się różnią kolorem, także będzie można rozróżnić jedną od drugiej maszyny. Pierwsza maszyna pomarańczowa, tak zwana drezyna motorowa, i jest to oryginalna drezyna motorowa, która obsługiwała tę stację, z tym, że pierwotnie miała ona znaczenie WMC, czyli silnik C, to znaczy silnik benzynowy. Teraz jest to drezyna WMD, ponieważ ma silnik diesla, natomiast numer 101 jest to jej oryginalny numer fabryczny i porządkowy numer w PKP. Drezyny te są używane głównie do prac torowych. Grupa pracowników torowych z tyłu na tej skrzyni może załadować sobie potrzebne materiały, narzędzia. Niektóre z tych drezyn, ta również ma miejsce, niektóre z tych drezyn miały żuraw z tyłu, taki ręczny, ażeby łatwiej było podkłady włożyć, ściągnąć z tej naczepy. Lokomotywa, która będzie teraz wjeżdża, to jest WLS-75, czyli również wąskotorowa lokomotywa spalinowa, od silnika 75 koni. Bardzo dzielna maszyna, bardzo ładnie się nią delikatnie rusza, także sprzęgło się jest naprawdę rewelacyjne. Nie krzyczymy!
Także tak jak mówię, maszyna serii WLS, tu mamy WLS 75. Silnik czterocylindrowy produkcji Vola, przepraszam, Andoria. Chwila dla fotografa, Szymon, uśmiechamy się ładnie. Proszę ze skoru, wszyscy zrobiliśmy zdjęcia. Kolejna maszyna nadjeżdżająca, maszyna WLS 180 w PKT, miała ona oznaczenie LIP 1. Nasza maszyna posiada silnik Hesla 6-cylindrowy, 180 koni mocy. Bardzo mocna maszyna, używana głównie do przetoków. My ją wykorzystujemy również do przewozów. Siła uciągu na płaskim torze jest nawet ponad 400 ton. Proszę Państwa, dopóki jedzie, to proszę się odsunąć od toru. Różne rzeczy się mogą zdarzać, także jak zatrzyma się gondola, można wtedy podejść. Ale w czasie przejazdu proszę nie przechodzić przez tory i nie zbliżać się do toru. WLS 180, numer służbowy 15. I ta maszyna będzie teraz o 16 ciągnęła skład do rybnika Stoboły. Podchodzimy do zbliżania się do toru, przebiegania przed maszynami. Ale proszę Państwa, taki nikt nieznaczący wypadek. Jest tabliczka zakaz jazdy rowerów po stacji. Rodzina przejeżdżała, dziewczyna się wywróciła na torach i jakby nieprzytomność umysłu naszego pracownika, to nadjeżdżająca drezyna by na nią wjechała. Taka nawet mała ta drezyna ręczna to jest waga kilkuset kilogramów, także najczęściej potrafi połamać dość dużą ilość kości. Dlatego proszę nie myśleć, że my nie mamy honoru, ale sprawy bezpieczeństwa podchodzimy bardzo rygorystycznie. Bardzo Was tu chętnie widzimy, natomiast musimy pilnować. Proszę Państwa, i teraz jedzie największy kolos na wąskim torze. Są to lokomotywy serii LXD2, potężne silniki, 30 litrów pojemności. Produkcji rumuńskiej, tak jak powiedziałem, największe maszyny na wąskim torze. Masa służbowa 32 tony, siła uciągu 850 ton. Ta maszyna, która tu wjeżdża, proszę Państwa, później jak będzie silnik zgaszony, to powiem tylko tyle. Żeby zobaczyć Maybacha, nie trzeba jechać do Torunia. W tej maszynie jest silnik Maybacha. Rumunii na licencji Maybacha robili te silniki, 6 cylindrów, 30 litrów pojemności, moc 450 koni, zużycie paliwa maksymalne przy największym obciążeniu 120 litrów na motogodzinę, czyli na godzinę pracy. Na naszej trasie te lokomotywy zużywały tak średnio 60-80 litrów, na naszej trasie, czyli z Gliwic do Raciborza. Niestety silniki Maybacha były zawodne, także trzeba mieć świetną cierpliwość jak ojciec Tadeusz, żeby jeździć Maybachem, dlatego w Polsce do tych lokomotyw montowano silniki Hesla, na licencji Hesla, tak zwane silniki Hesla Vola.
12 cylindrów, budowa Windlasta, 550 koni. Były bardziej niezawodne. Ten Maybach niestety jest ciężki do odpalenia w zimie, dlatego ma cały system grzałek, którego musiało się najpierw rozgrzać ten silnik, żeby móc go zapalić. Także LXD2, numer służbowy 373. Że na pewno tu są osoby, które nie pierwszy raz są na naszej paradzie. W tym roku niestety na Industriadzie zabraknie najstarszego jeżdżącego elektrowozu w Europie. Ale powiem szczerze, przyjemnie mruczy ten silnik, nie? W samochodzie by się taki chciało mieć, jakby nie zużycie paliwa. Proszę Państwa, zawsze na Industriadę uruchamialiśmy najstarszy jeżdżący elektrobus firmy Siemens, który pochodzi z 1896 roku. Niestety jeszcze on jest nieposkładany dzięki uprzejmości jednej z firm. Niestety nie mogę wymienić jej nazwy. Nasze silniki, a są tam dwa silniki po 22 kW, jeden przeszły remont, zostały na nowo zaizolowane, także będzie można jeździć również w deszczu. Mam nadzieję, że na przyszłą Industriadę Siemens powróci i znowu będzie nas cieszył nasze oczy, szczególnie tych, którzy miłują technikę, a naprawdę bardzo dużo wysiłku. Niestety jeden już z osób, które ożywiły tego Siemensa, już z nami nie jest, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że jego praca będzie kontynuowana i Siemens powróci do nas w pięknych barwach i będzie wyglądał jak w pierwszym dniu służby, czyli w 1896 roku. I proszę Państwa, ostatnia nasza lokomotywa, którą chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować, LAS 49, jest to parowóz pochodzący z 1954 roku, wyprodukowany w pierwszej fabryce lokomotyw w Szanowie. Parowozy te nazywają się LAS, ponieważ one były najczęściej wykorzystywane do wywozu drewna z lasów. Dzięki temu, że on ma trzy osie, jest lekki, nie ma takich zbyt dużych wymogów co do ułożenia toru, i dlatego był wyprodukowany, znaczy używany do wywożenia drewna z lasu. Na 640 wyprodukowanych parowozów jeszcze w Polsce na dzień dzisiejszy jeżdżą dwa, jeden w Bieszczadach, drugi u nas, ale mamy nadzieję, że będą powracać, że będą miłośnicy, którzy będą odbudowywać i tych lasów będzie w Polsce więcej. Natomiast jeździ również LAS 49 w Anglii, w barwach złotej szczały, czyli bordowy kolor z żółtymi obwódkami, i tutaj ukłon w stronie Anglików, pomimo zmiany barwy, zmiany miejsca, gdzie on teraz odbywa służbę, polski orzeł z napisem PKP pozostał na jego ściankach kabiny. Proszę Państwa, prosimy o LASA 49. Proszę się odsunąć z toru. Bardzo proszę. Jak było otwarcie kolejki w Chorzowie, ten nasz las był wypożyczony na pierwszy dzień i tam jeździł, i po chyba godzinie czy dwóch jazdy przyjechała policja, bo ktoś złożył doniesienie, że w tym lasie palimy oponami. Głównie naszą maszynę LASA prowadzi nasz najstarszy maszynista, pan Michał, który już tak naprawdę mógłby dawno wypoczywać na emeryturze, a jednak przyjeżdża nam tu, pomaga, służy nam radą. W dniu dzisiejszym zastępuje pana Robka. A jaki jest stosunek sentymentalny Romana do tego parowozu, to wystarczy, jeżeli powie, że on na niego w każdym wywiadzie i w rozmowach mówi: moja kicia. W Photoshopach proszę czarny dym zamienić na biały i zrobić napis: jeżdżę na panele fotowoltaiczne.
No to jest Państwu tylko tyle, że cieszy serce, że w Polsce jest odbudowywanych coraz więcej parowozów, coraz więcej kolei, czy to wąskotorowych, czy normalnotorowych, odbudowuje parowozy. Słuchajcie, to są naprawdę ciężkie pieniądze, ale jest tyle miłośników i stare parowozy powracają do służby. Proszę się odsunąć. Mamy zdjęcia jeszcze chwileczkę. Tylko proszę nie wchodzić tym aparatem do kotła. Proszę nie robić zdjęcia od wewnątrz kotła. Michał, wyrzuć tego pana z kotła, bo czarny dym idzie. Dobra, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, to by było na tyle. Ja tylko chciałem przypomnieć, że o godzinie 16 pana... Wdychajmy to, wdychajmy, bo tego już niedługo nie będzie. Nie wiem tylko, jak my zbiornik na gaz zamontujemy. Proszę Państwa, o 16 pod Sosenkę zapraszam osoby, które będą chciały zwiedzić stację ostatnie odejście. Thank you.